jest taka akcja żeby senatorowie ujawniali jak głosowali prawda głosowanie było tajne no ale przecież nie ma powodu żebyśmy każdy z nas teraz nie mógł powiedzieć jak głosował pani jak głosowała ja głosowałam za wnioskiem prokuratury tutaj jakby tak jak powiedziałam no m, uważałam że skoro prokuratura wnosi o, o, o poparcie tego wniosku, to czego poprzeć? No i, i tak jak mówię, no niezależnie od tego, co tam gdzieś człowiek bije się z myślami, prawda? Bo to są też i ludzkie sprawy, ale no to są pewne decyzje, które trzeba po prostu dla dobra sprawy. Podjąć dla dobra właśnie tego, żebyśmy byli, my byli jako politycy transparentni, a żeby osoba, wobec której są zarzuty, no mogła się też z tych zarzutów oczyścić. Ja sobie tak myślę i wierzę cały czas w to, że wymiar sprawiedliwości sobie poradzi ze wszystkimi sprawami, które przed nim staną, a także zastanawiam się, czy prawo i sprawiedliwość poradzi sobie z tym, jakby nie było jednak z tą wpadką wizerunkową. No musimy sobie z tym poradzić. To na pewno nie jest, nie jest łatwe, bo tu już nawet, nie, już nawet nie chodzi o taką decyzję polityczną i odpowiedzialność polityczną, ale tu chodzi o opinię publiczną, która jest bardzo zawiedziona i widzimy komentarze i, i po prostu zawiedliśmy obywateli, tak? bo ludzie uważali, że no, wobec prawa wszyscy są równi. My o tym jako Prawo i Sprawiedliwość mówimy od lat i zawsze nas oburzały takie praktyki, jakie były wcześniej zarządów POPSL i takie kolesiostwo, jakie było uprawiane wtedy, więc, więc obiecywaliśmy, że będziemy właśnie transparentni, że będziemy, że będziemy no, do bólu uczciwi, tak. Jeżeli coś się w naszych szeregach wydarzy, to postaramy się to jak najszybciej wyjaśnić, tak? No ale no, stało się, jak się stało i teraz trzeba się z tym zmierzyć.